Witam, mam na imię Alicja i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu na kanale YouTube w ramach badań operacyjnych, a dokładnie zagadnienia cięcia zadań związanych z startupiem, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, zagadnienia odpadu, minimalizacji odpadu. Teraz chodzi o to w takim zadanku, że mamy firmę. Firma, skórka, spółka cywilna, po prostu jakaś firma, produkuje torby i portfele. Zakład otrzymuje skórę w arkuszach o szerokości 5 metrów i na wykonanie jednej torby zużywa się 0,9 m skóry, a na wykonanie portfela 0,4 m. Metra. Miesięcznie sprzedaje się około 300 toreb i 600 portfeli. Jakie powinno być ułożenie form, szablonów, wykrojów, toreb i portfeli na arkuszach, aby odpad powstały w procesie krojenia był jak najmniejszy? Za odpad uznaje się kawałki skóry o długości mniejszej niż 0,4 m. Sformułuj odpowiedni model decyzyjny. Dobra. Generalnie chodzi o to, że ja wiem oczywiście, że jak się kroi torebki czy portfele, to. Yy, w tym momencie nie tnie się tylko jakiś odcinek po, po kawałku, tylko po prostu jakieś formy się przyjmuje, ale załóżmy, że mamy po prostu materiał pięciometrowy i musimy odcinać odcinki które wynoszą 0,9 m skóry, aby wyszyć jedną torebkę, albo odcinamy 0,4 metra portfela z tego arkusza 5-metrowego, aby mieć jeden portfel. A my mamy w tym momencie przygotować tyle torebek i tyle portfeli, czyli przynajmniej 300 torebek i szeście, 600 e, portfeli, aby e, to zamówienie, które wymagane jest, zostało zrealizowane, ale jednocześnie musimy uważać na to, że odpad ma być w procesie krenia najmniejszy. Czyli nie sztuka jest po prostu wziąć jak największą liczbę tych arkuszów e, skóry, która jest... E, wykorzystywana w firmie, no bo oczywiście naturalnie musimy się liczyć z kosztami zakupu takiej skóry, a więc na pewno mamy jakieś ograniczenie. I dlatego chcemy, żeby jak najmniej takich arkuszy zostało zużyte, bo im mniej arkuszy, tym mniejszy również docelowo odpad, który nam zostaje. No bo po co mi za duże kawałki odpadu, z którymi ja nic nie mogę zrobić. Jest to na pewno strata dla jakiejkolwiek firmy. I teraz w celu rozwiązania takiego problemu dobra jest w tym momencie tabela, którą tutaj kiedyś sobie przygotowałam i polecam też taką zastosować. Na początek możemy ustalić, czy będzie ograniczenie na torby i na portfele. E, toreb musimy mieć 300 sztuk, a na portfeli musimy mieć e, przynajmniej 600 sztuk wyciętych. I teraz tak, jeżeli wiem, że arkusz e, mam na przykład 5-metrowy, e, a nas interesuje, jaki będzie odpad. To w tym momencie, jeżeli mam ileś metod cięcia, ja już odgórnie wiem, że to jest 6, nie zawsze jest 6, mogą być 3, 4, 5, a nawet 8, ale ja tutaj już znam odpowiedź. Dlatego chcę Wam pokazać, że jak mamy ustalić wszystkie możliwe metody cięcia toreb czy tych arkuszy ze skórą w celu uszycia torby i portfeli, na pewno musimy uwzględnić takie elementy jak po prostu wielkość, ile potrzebujemy e, zużyć skóry na uszycie torby, a ile na uszycie portfela. Jeżeli teraz mam wpisaną już odgórnie formułę, która wylicza mi powstały odpad, e, bardzo łatwo jest wszystkie kombinacje możliwe wypisać. Odpad to jest to, ile zostaje mi jak od pięciu, czyli od wielkości arkusza odejmę e, wielkość zużycia jednostkowego razy ile w danej metodzie cięcia mogę uszyć takich toreb. Minus to ile potrzebuję na jeden portfel razy ile uszyję takich portfeli w tej metodzie. Jeżeli teraz powiedzmy tak na oko widzę, że jak mam, potrzebuję na torebkę 0,9 metra, no to przy arkuszu 5 metrowym, no to chyba maksymalnie mogę gdzieś około 5 tych torebek uszyć, no bo jak wcisnę 6 to wychodzi mi, że odpad jest ujemny, czyli nie jest to w ogóle możliwe. Odpad to jest ile mi zostaje, a więc to jest jakaś wartość na plusie. A więc jeżeli przyjmę w tym momencie, że maksymalnie może być torebek 5, no to z odpadu, który ma e, jeszcze do wykorzystania pół metra, ja mogę uszyć przynajmniej jeden portfel. I tak przyjmuję. Super. Odpad jest e, równy 0,1 w pierwszej metodzie cięcia, w której mogę uszyć 5 torebek i jeden portfel. Jeżeli ja teraz tu pominę, e, to oznacza, że mam odpadu pół metra, a jest w treści zadania powiedziane, że odpad nie może być, mniejszy, nie może być większy niż 0,4 metra. Czyli taki sposób cięcia jest całkowicie odrzucany. No i sensownie dobrze zawsze jest e, wykorzystywać takie metody cięcia, które dają maksymalnie najniższe, e, powiedzmy, odpady. Jeżeli teraz e, więcej nie mogę produkować niż 5, a chciałabym troszeczkę więcej portfeli produkować, to spróbujmy, co jeśli uszyję 4 tarebki, to zostaje mi 1,4 metra odpadu jeszcze do zagospodarowania, a więc z 1,4 metra mogę uszyć maksymalnie, jak tutaj widzę, nie jeden portfel, nie dwa, a nawet trzy portfele i odpadu zostaje 0,2 m. To jest druga metoda cięcia, też brana pod uwagę, bo jej odpad nie przekracza 0,4 m. Jeżeli teraz w poprzednich dwóch metodach mogłam produkować 5 lub nawet 4 e, torebki, to spróbujmy co jak uszyję ich maksymalnie 3. To wówczas zostaje mi 2,3 metra e, na portfele, a więc przy jednym portfelu, który zajmuje 0,4 metra, no można policzyć bardzo sprawnie, że możemy uszyć aż 5 portfeli. A więc e, im, im mniej torebek chcę produkować, to zwróćcie uwagę, tym więcej mogę uszyć portfeli. Jest to dość sensowne. Jeżeli teraz jednak nie chcę produkować 5, 4, 3, a malę tym razem tylko dwie torebki, to zostaje mi 3,2. Na metra na portfele. Przy każdej torebce zajmującej 0,4 metra na arkuszu, ja takich torebek mogę uszyć już teraz, czy przepraszam, portfeli 8 sztuk i super, osiągnęliśmy zerowy e, odpad, także to jest bardzo zadowalający poziom. Teraz, jeżeli <śm> wiem, że na przykład chcę produkować już o jedno, znowu o kolejną torebkę mniej, czyli już tylko jedną, to zostaje mi możliwość wykorzystania 4,1 metra na uszycie portfeli. A więc, jeżeli każdy portfel zajmuje 0,4, to ja mogę uszyć aż 10 portfeli, przy odpadzie pozostałym 0,1. To jest bardzo mały odpad. Jeżeli teraz całkowicie zrezygnuję w tym momencie z szycia torebek, to na portfelę mam aż 5 metrów, czyli ja uszyć mogę 12 portfeli. Przy odpadzie pozostałem 0,2. To jest taka dla mnie wdzięczna rozpiska, która mówi o tym, że mogę bardzo sprawnie policzyć odpady, jakie powstają i teraz tak nasze zadanie miało polegać na tym żebyśmy ustalili problem decyzyjny, metodę model decyzyjny, który miałby nam powiedzieć którą metodę cięcia pierwszą, drugą, trzecią mam wykorzystać aż do szóstej, do ilu tam potrzeba, aby odpad był jak najniższy a osiągnąć określoną liczbę Torebek i portfeli na minimalnym poziomie. E, co w związku z tym e, mamy stworzoną tą tabelę i musimy ją tylko już przekuć w program zapisany formalnie. Ta tabela będzie nas obowiązywała. To będą nasze elementy ograniczeń, to będą nasze elementy brzegowe. A to, co tutaj zapisuję, będą to w tym momencie współczynniki funkcji celu, a zmiennymi decyzyjnymi w tym momencie będą e, metody cięcia. Dlatego, jeżeli teraz sobie tą tabelę przepiszecie, zawsze możecie zatrzymać ten film. Otrzymujemy następujący e, tutaj, zobaczcie program decyzyjny. Po pierwsze musimy określić zmienne decyzyjne, są nimi ile razy mam zastosować określoną metodę cięcia, ona ile razy ma być zastosowana. To zależy od tego, co wyjdzie w zadaniu, jakie rozwiązania, ale każda metoda cięcia generuje nam określone ilości danego asortymentu, czyli toreb i portfeli i określony odpad. Dlatego w tym momencie zmiennymi decyzyjnymi jest, ile razy mam daną metodę zastosować. Jest ich aż sześć. Czasem się stosuje 1, 2, a nawet może i 5, 6. Zależy od wyniku zadania i musimy sformułować nasz program. Tutaj e, jest on sformułowany jako funkcja celu od któregoś tam i tego, e, i tej metody cięcia pierwszej, drugiej, trzeciej, gdzie mamy x1, x2, x3, x4 i tak dalej wypisane, i przy nich występują współczynniki. Tutaj zaznaczone kolorem, tutaj powiedzmy morskim, zależy jak patrzy na kolory. I mamy 0,1, 0,2, 0,3, 0,01, 0,2 i każdy z tych elementów się z sobą się dodaje dlaczego? bo ten element to jest ile razy zastosuję metodę cięcia to tyle razy w, z, wykonam odpad 0,1 m, a ograniczenie pierwszy jak i drugi, czyli te poniższe dwa wiersze wzięły się stąd, że ile razy zastosuję daną metodę tutaj, e, na przykład z piątką, to tyle wykonam torebek e, plus to ile razy zastosuję drugą metodę, tyle wykonam torebek, czyli plus 4x2. A więc mamy zapisany program e, po lewej stronie, te ograniczenia, i one muszą przekroczyć minimalne ilości e, zarówno i torebek, i portfeli. I musimy zawsze pamiętać o tym, że zmienne decyzyjne co do wartości są nieujemne, bo albo zastosuję daną metodę cięcia, albo jej nie zastosuje, czyli zmienna przyjmie wartość 0. Nigdy nie możemy przyjmować, że Liczba zastosowań danej metody cięcia jako zmienna decyzyjna będzie ujemna, no bo nie da się zastosować jakiejś metody minus 1. Ja kończę tym samym omawianie z zagadnienia, jakim był program liniowy dla takiego problemu minimalizacji odpadu przy produkcji. To jest tak zwane zagadnienie tartaku cięcia, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, e, jeżeli potrzebujecie, jak najbardziej możecie kontaktować się ze mną drugą mailową w sprawie swoich zadań, z którymi macie kłopot. Wystarczy napisać do mnie maila na adres mailowy, który tutaj zapisuje e, zadania, myślnik, projekty, wppl. Jest tutaj wyraźnie to napisane. Ewentualnie wejdźcie na formularz kontaktowy na stronie internetowej zadania-projekty.pl Tam możecie na pewno e, odnaleźć e, adres mailowy czy nawet formularz kontaktowy. Ja Was zapraszam do subskrypcji kanału, do udostępniania moich filmów znajomym i zapraszam Was do korzystania z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Staram się ją w miarę możliwości poszerzać i zapisywać w, w, w zbiór. Playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce i rozwiązujcie sami jak najwięcej zadań i oglądajcie pozostałe moje filmy.